Boraks, ekologiczny ocet jabłkowy i sól kłodawska gruboziarnista. Tych składników potrzebujesz, żeby zrobić naturalne kapsułki do zmywarki. A zobacz, będzie co myć, moje naczynia są okropnie brudne. I bardzo, bardzo tłuste. Od kilku tygodni testuję przepisy na naturalne kapsułki do zmywarki i te z całego serca mogę Wam polecić, bo naprawdę bardzo fajnie myją naczynia. Boraks wsypuję do pojemniczka na kapsułki, a ocet jabłkowy wlewam w miejsce na błyszczacza. Ocet robiłam 2 lata temu, ale w smaku jest naprawdę dalej cudowny. A od kilku lat zamiast zwykłej soli do zmywarki stosuję po prostu sól kłodawską gruboziarnistą i sprawdza się rewelacyjnie. Ja do mycia swoich naczyń używam tylko tych 3 składników. Bardzo tanich, ale przede wszystkim naturalnych. Teraz zamykam wszystkie pojemniczki i czas włączyć zmywarkę. A teraz razem ze mną zobacz, jak poradziły sobie te kapsułki i zobaczymy, czy dobrze umyły moje brudne naczynia. No i proszę, wszystko jest czyściutkie. Zobaczymy, jak poradziło sobie z patelnią. Proszę bardzo, czyściutka, a była naprawdę bardzo, bardzo tłusta. Znasz ten sposób? Daj mi koniecznie znać w komentarzu i zaobserwuj mnie po więcej. Znowu coś zrobimy razem.